Cześć, witam Was, ruda i czarna materia, która jak zwykle rozlała mi się na stole. Dzisiaj trochę chrypię, musicie mi to wybaczyć, jestem po chorobie i jeszcze nie doszłam niestety do siebie, także mój głos dzisiaj nie będzie idealny i będzie nieco, wiecie, taki chrapliwy. Dostaliśmy paczkę z nowymi quizami i sami zobaczcie, co znajduje się w środku. Cześć! Jak już Ruda wspomniała, jakiś czas temu pojawiły się nowości w ofercie wydawnictwa Edgard. Dzięki wielkie za podesłanie ich do przetestowania. Przyjrzyjmy się dziś popularnej serii Kieszonkowce. W nasze ręce trafiły dwa pudła. Dzika logika do sześcianu i wiesz, że nic nie wiesz. Sugerowana cena takiego boksa to prawie 40 zł bez kilku groszy, a zawartość każdego z nich to trzy wcześniej już wydane quizy. W pierwszym z nich znajdziecie Dzika Logika, IQ i Na Logikę, natomiast w drugim paku mamy Popkulturę, Kamera Akcja i Tęgi Umysł. Cena takiego pojedynczego kieszonkowca to 17,99, więc bardziej opłacalnym jest kupić sobie wielopak. Jakość wykonania niczym nie odstaje od poprzednio wydanych quizów. W opakowaniu znajduje się kartonowy insert, a właściwie to przegródki, które nie pozwolą, aby talie się zmieszały. Każda z kart jest wykonana czytelnie i przejrzyście, a użyta czcionka nie jest ani za mała, ani za duża. Dzika logika do sześcianu to zbiór przeróżnych zagadek matematyczno-logicznych, które wielokrotnie sprawiały nam sporo trudności w wytypowaniu poprawnej odpowiedzi. Są tutaj rebusy, obliczenia, układanki, cała masa zagadek, które dopiero po rozwiązaniu okazały się badalne. Wiesz, że nic nie wiesz. Idzie w stronę popkultury i wiedzy powszechnej. Uwielbiamy tę sferę, więc zasiedliśmy do zadawania sobie pytań z nutką zaciekawienia, ale i z zawzięciem i chęcią rywalizacji. Byłem mega zadowolony podczas testowania właśnie tych talii, bo słuchajcie, pytania są świeże, ciekawe i niekiedy nawet zabawne. Musieliśmy sprawdzić swoją wiedzę o Pokemonach, celebrytach, nawet cytatach z filmów czy szczegółach z różnych zekranizowanych produkcji. Na rewersie każdej karty znajduje się szczegółowy opis i odpowiedź, co jest naprawdę świetne, ponieważ nie musimy zaspokajać swojej ciekawości, szukając szczegółów gdzieś w internecie. Zdecydowanie bardziej do gustu przypadł nam ten drugi zestaw, czyli wiesz, że nic nie wiesz. Ciekawe pytania, wyczerpujące odpowiedzi, no i przede wszystkim sama tematyka spowodowała, że mieliśmy sporo zabawy. Co więcej, mieliśmy też szansę i okazję, aby dowiedzieć się nowych faktów i ciekawych sytuacji. Logiczne zadanka są również ciekawe, ale wymagają większego poziomu skupienia i ciszy. Zwłaszcza jak trafimy na pytanie z rachunku, gdzie nasz umysł musi rozpocząć gonitwę i rachowanie. Bardzo często trzeba sięgnąć po kartkę i coś do pisania. Są to zestawy raczej jednorazowe. Z czasem pytania się ograją, odpowiedzi zostaną zapamiętane, a fanów z rozgrywki będzie coraz mniej. Niestety, ale w każdym quizie właśnie tak się dzieje, więc dobrze by było po pewnym czasie, czy też wyczerpaniu wszystkich talii i kart, dać im odpocząć i wrócić do nich po pewnej przerwie. Nie wiem jakiej, to zależy od konkretnej osoby, może rok, dwa, może miesiąc wystarczy. Albo po prostu wymienić na nowe, bo oferta jest bardzo bogata. Jeśli ten materiał Wam się spodobał i był dla Was pomocny, serdecznie zachęcamy do zostawienia po sobie łapki czy komentarza. Zaglądajcie też na nasz Instagram, tam również nieco się dzieje. Zapraszam Was do kolejnego materiału, który nagramy zaraz po tym, jak przestaniemy chodzić z chusteczkami przy nosie, bo akurat u nas w domu panuje drobna infekcja. Trzymajcie się, cześć! Thank you.